Cześć, drodzy widzowie, dzisiaj nagrywam kolejnego vloga. Moi drodzy, jak widzicie, kurki się kąpią, ponieważ mają tutaj wysypaną ziemię okrzemkową. I jak widać, bardzo im się spodobała. Generalnie ziemia okrzemkowa jest o tyle fajna, iż jest naturalnym środkiem oczyszczającym. W sensie, mimo że oprócz niej mam jeszcze taki specjalny środek do dezynfekcji kurników, to dodatkowo używam jej, bo jest bardzo fajna. I jest całkowicie naturalna, dlatego spokojnie można posypać nią kury. Była chemicznym środkiem, to bym się trochę bała. Ziemia okrzemkowa stosowana jest w kurnikach po to, aby pozbyć się na przykład ptaszyńca, ale zwalczy ona też pasożyty oraz wirusy i może być ona nawet dodatkiem do paszy i w ten sposób dostarczymy kurkom krzemu. Dzięki temu będą miały ładniejsze pióra, przyspieszy gojenie się złamań, zmniejszy ryzyko biegunek i co najważniejsze, dzięki niej kury będą nosiły więcej jaj. Słuchajcie, moi drodzy, zostały mi tutaj takie resztki, dodamy je kurkom, czekajcie. Chyba im nie smakuje, zobaczymy. Może im tak odamy. Dobra, kurki jezu. I tak, jak widzicie, bardzo ładna pogoda. Idziemy zajrzeć do przypióreczek. Jak widzicie, u przypióreczek bez zmian. Wszystko w porządku i mnie to bardzo cieszy. O, i kureczki zjadły, także to sobie zabiorę. Tutaj kureczki dostały zupkę i jak widzicie, bardzo im ta zupka smakuje. Moi drodzy, właśnie tutaj świeżo zdezynfekowałam inkubator, dlatego że tutaj mam jajeczka lęgowe. I słuchajcie, moi drodzy, mamy tutaj 72 jajeczka przepiórcze, czyli 4 wytłoczki po 18 jajeczek. I mam tutaj jajeczka różnych odmian przepiórek, nie tak jak ostatnio tylko teksasków, tylko właśnie różnych odmian. Ja jeszcze sobie zanim je włożę do inkubatora je obejrzę, no i dam im jeszcze chwilkę odpocząć, ponieważ miały do mnie kawałek drogi. Także je im dam troszeczkę postać i potem jak już będę je dawała do inkubatora, który już jest jak wiecie zdezynfekowany, to już Wam się do Was odezwę. Dobrze moi drodzy, ja mam tutaj jajeczka, o których Wam wcześniej mówiłam, one już sobie troszeczkę postały, tam w tle znowu Lusia mi chrumka i to co chciałam zaznaczyć to to, że będę jeszcze nagrywała osobny film właśnie z inkubacji jajeczek, ponieważ chciałabym mieć każdą inkubację w osobnym filmie. Jednej inkubacji to właściwie nie nagrałam i ale ogromne jajeczka, patrzcie. I tak żałuję tej, że nie nagrałam tej jednej inkubacji, ale patrzcie, jakie to jajeczko jest duże. Czekajcie, bo chciałabym Wam tą ostrość... O, patrzcie, jak ono jest duże. Jakbym Wam w porównaniu z moim pokazała, to... Poczekajcie, pójdę po moje jajeczko, pokażę Wam. I przyniosłam moje jajeczko i popatrzcie, jaka jest różnica. No, różnica jest ogromna, jak widać. No, naprawdę, są dużo, dużo większe. Ja sobie je pooglądam, czy nie mają jakichś mikrouszkodzeń i tak dalej. Nie wiem, czy mi się teraz wszystkie zmieszczą do inkubatora, jak one są takie duże. Ale no, widzimy się, jak już będę je do inkubatora dawała. Oczywiście, jak jajeczka mi nie będą się do inkubatora mieściły, to te największe i te najmniejsze po prostu odrzucę. Dobrze, moi drodzy, już jestem po prześwietlaniu. Tutaj mamy moje jajeczka, ale to jajeczko i te tutaj, te, to są jajeczka, które mi poodpadały, które były tak naprawdę bardzo mocno pęknięte. I jak widzicie, tych jajeczek jest 10 i one naprawdę są tak mocno popękane. Mamy 61 jajeczek,
inkubatorze. Tak jak mówiłam, te 10 miałam popękanych, no i nie mogłam ich tutaj dać. Ale te, jak widzicie, już są w inkubatorze i powiem wam, że szkoda mi tych 10. Oprócz tego przy czyszczeniu zauważyłam, że jeszcze jedno jajeczko jest trochę pęknięte i trzeba je odrzucić. Słuchajcie, moi drodzy, jak już jesteśmy nad inkubatorem, to już wam powiem, że zamówiłam jajeczka. 30 jajeczek konkretnie i to, co ciekawe, nie są to jajeczka przepiórcze, ale czego to są jajeczka, konkretnie drobiu, tyle wam mogę powiedzieć. Jakiego drobiu to są jajeczka, to wam jeszcze nie powiem, to się dowiecie dopiero, jak się przepióreczki wylęgną. Słuchajcie, moi drodzy, i tu chciałam wam pokazać, jak ten obłoskop z tego inkubatora działa na jajeczka przepiórcze. No jak widzicie, tutaj idealnie widać i nie wiem, czy nie będę sobie właśnie z tego obłoskopu korzystała, bo powiem wam, że naprawdę lepiej prześwietla niż telefonem to prześwietliłam. A mówiłam, że się nie nadaje, że jest za duży, no jest za duży na moje jajeczka, a na te jest po prostu idealny. W sensie, bo jak widzicie tutaj, no to moje jajeczko kompletnie nie widać nic, ani w tak, ani tak, no nie ma szans, nic nie widać. W przeciwieństwie do tamtego. I słuchajcie, moi drodzy, tutaj kurki mi deptają, nie! Tutaj mamy, moi drodzy, przebiśniegi, wyhodowane przez moją mamę, a raczej wyhodowane, no nie wiem, wyhodowane, zasadzone. Moja mama tutaj o kurdek dba. Mieszamy trochę pszenicy, zmielonych zbóż, śruty trochę więcej. I jeszcze odrobina biopaszy, tylko to im, to mi się już nie zmieściło do tego jednego pudełeczka. To jest taka mieszanka, którą sypię im koło 16. Właśnie tu są głównie te takie większe ziarna, one sobie to jedzą, żeby potem wieczorem, jak już będą spały, żeby nie musiały w nocy wstawać i jeść. Jak widzicie, kurki się zbierają do kurnika. Zawsze jak tutaj przychodzę, to już się nauczyły, że trzeba się zbierać. Także kurki się zbierają. Jak już będą w kurniku, to się do was odezwę. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych i jak zawsze życzę wam miłego dnia.